pani, czy pani uznała, panią to uznałam, ale, ale jaki cel? Chodzi o to, złożyłam pismo 16 sierpnia 2016 roku. Proszę o rozpoczęcie procedury przyjęcia planu drogi. Chodzi o to i przez ich działkę przebiega droga 5-metrowa. To to coś jest napisane, tak? To co jest napisane i wiem, się ten. Że to nie jest takie proste, panowie po prostu... Ale ja chcę już wiedzieć, jakie są, wszystko, cały sprzęt mają przed tym, a jest napisane, że dzisiaj ma być... Nie ma, ale gdzie to jest? Nie jestem także takim wolnym słuchaczem. Po prostu zostałam zaproszona i nie wiedziałam, jak to się odbywa to spotkanie. Jak przeszkadza, mogę już wyjść. Nie. Założenie do budżetu gminy. Myślałam, że jakiś cel specjalny. Nie, nie, założenie do budżetu gminy na. Dobrze, dobrze, dziękuję. A tu już chyba czas, bo już ponad miesiąc minęła pan przewodniczący. Ja wiem, ale niektórzy ja wiem, że są drogi, które nie 10 lat czekają. To znaczy, tu jest konieczność tego typu, że odrodzenie, tak? Nie, wszystko to może śmieszne, może śmieszne. Nie, nie śmieszne, absolutnie. To jest, proszę Panią, tylko ten problem, że takie wrzutki, jak ktoś robi, to zawsze wychodzą kłopoty. To jest wrzutka, ma Pani... To wrzutka? To jest taka wrzutka, ten temat. Nie, no jak, żeśmy ustalali? Nie ustalaliśmy, że będzie omawiane. Ale wiedziałem, który. Panowie na górze przygotowują, dlatego mamy dokumentację. To nie można tak pięknie od razu wprowadzić i zrobić drogę. Ale można to zrobić. Dobrze, będziemy do punktu i rozmawiać. Proszę. Jeśli pozwolicie, każdy z Państwa otrzymał porządek dzisiejszego posiedzenia. Czy coś ewentualnie trzeba było zmienić, coś dodać, ująć? No ja chciałam zgłosić Panią Przewodniczący, bo chyba radni sobie nie życzą chyba takiego planu. Nie wiem, ja też bym był zdania, żeby właśnie nie zgłosić. Powiedzmy, nie uważam, że... Szanowni Państwo, dzisiaj mamy, jeżeli mogę, Panie Przewodniczący, dzisiaj mamy ten punkt założenia budżetu gminy na 2017 roku. Uczestnicząc w kolejnych zebraniach dotyczących tylko Funduszu Sołeckiego, ale sprawy różne rozmawiane. I o co mi chodzi? Chodzi o to, że każde sołectwo, czy każdy okręg wyborczy w zasadzie zgłasza tyle propozycji inwestycyjnych, że nie ogarniemy. Ostatnio wpłynęło z Ludowizji, dwa pisma wpłynęły. Myśmy tutaj policzyli. To są pieniądze, które możemy na inwestycje całoroczne przeznaczyć jako gmina. I ten punkt prowadzony jest po to, żeby po prostu każdy z Państwa jako radny zgłosił te swoje propozycje i będziemy debatować nad tym, co z czego zrezygnować, co zostawić, być może co jeszcze najmniej. I miera tak naprawdę nie wybiera, bo będziemy się może kłócić. To jest wniosek formalny pani radnej Wyszyńskiej. Po prostu proszę. Ja jeśli można, tylko chciałem się stosunkować, że a propos tych pism, które zgłosiłem, po prostu no wyraźnie pani mówicie, jest naznaczone, że jest to propozycje. Nie, jeśli będzie to możliwe. Oczywiście. Ja nie naciskam, że to musi być zrobione. Ale panie radny, to jest wolne propozycje złożone. Ja do tych pism nie mam, ja tylko powiedziałem w tym kontekście, że pańskie propozycje to już wyczerpują możliwości finansowe, inwestycyjne budżetu gminy na przyszły rok. A państwa jest 15 osób. I bardzo dobrze, że pan takie propozycje złożył, tylko podejrzewam, że z tych propozycji niewiele zostanie.
I jeżeli to zostanie nagrane, to pan weźmie ten materiał i pójdzie znowu po wsi i pokaże, jaki ten wójt jest niedobry. Ja walczyłem, ale nie dostałem. Czy to tak ma wyglądać? Nie, po wsi nie ma takich rzeczy, nie opowiem. Niech pan będzie szczery i się przyzna do pewnych rzeczy. Bo ja pewne rzeczy wiem. I po to tutaj opowiadać. Dobrze, wiem, że prawie nie możemy zakazać, bo prawo jest takie, jakie jest, które to dopuszcza. To jest to publiczne nasze spotkanie radnych. Ale w tym wypadku swego czasu żeśmy podnosili ten temat, żeby ewentualnie uczestniczyły media zewnętrzne w sensie nagrywania naszej komisji posiedzeń. Nie wiem, czy to coś oddałem. Panie Gałązka, jeśli pan nie chce prawa łamać, to niech pan przypomni sobie, że musi pan zacytować ustawę, na podstawie której może mi pan zakazać. Ja panu mówię. Ja nie oszukuję. Ja nic nie oszukuję, proszę pana. Jest strasznie na gminie, jest na gminie, wyprowadzić. Tylko może na zasadzie złego rozsądku, tak jak na nim spotkanie. Nie życzymy sobie, żeby pani tu nas nagrywała. Czy pani to wystarczy? Jeśli nie. Wystarczy, to pani nie wie pani. Jeśli no to robisz. Pan nie jest. Pan nie prowadzi. Ja to pan jest. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam o obrady na jednym. Sprawa zamknięta. Do tej pory działała gmina przez tyle lat i nie było żadnych zdjęć, żadnych opisów, żadnych sensacji. Wszystko działo się dobrze. Ludzie przyjeżdżali, są zadowoleni z naszej pracy, z owocnej pracy, z pracy pana wójta. Raptem teraz się przez rok dzielą takie insynuacje, że aż głowa mała. No trzeba się troszeczkę zastanowić, prawda? Każdy z radnych coś sobie oczekuje. Nie tylko jeden radny. Nie każdy, bo każda radna coś potrzebuje, nie tylko właśnie. Ja też chciałam, nie chcę i to i tamto. A pani tylko przekręca i zakręca. Od momentu tego, kiedy pani w ten sposób się zachowuje, to dzieją się dziwne rzeczy. Przekładamy komisję i wszystko, i sprawa zamknięta. A dlaczego? Przepraszam, nie. Zalegamy. Co my to? Dzisiaj nie obradować. Proszę podnieść. To jest. Co to? Nie obradować. Jeszcze raz. Tak. Thank you.